skoro poznali Państwo już najświeższe informacje ze Szczecina w naszym serwisie informacyjnym, to teraz ja witam ponownie w Galaksy, gdzie nadajemy na żywo Galaktykę Pomerania, a moim i Państwa gościem jest pan Grzegorz Kluczyński, szczeciński bloger, z którym będziemy udowadniać, że Szczecin nie jest wioską z tramwajami. A dowód na to? Ostatnia sobota, dni otwarte w Filharmonii, prawda? Ostatni cały weekend, można powiedzieć, bo i dni otwarte w Filharmonii, i obchody rocznicy wydarzeń sierpniowych. Działo się naprawdę dużo. Otwarcie takie, można powiedzieć, bardziej oficjalne jednej z inwestycji, czyli Centrum Dialogu Przełomy. Bardziej może w tej sferze wizualnej, bo w sobotni wieczór mogliśmy po raz pierwszy, no może niektórzy podpatrzyli próby, zobaczyć iluminację placu. Okazało się, że to miejsce cieszy się dość sporym zainteresowaniem szczecinian. Chociaż tak wcześniej można było zaobserwować różne sceptyczne uwagi, nawiązujące nieco do Alei Kwiatowej, bo też niektórym się wydawało, że o, dużo betonu, będzie martwe miejsce. Okazało się, że jest zupełnie inaczej, bo... No jest inaczej, ale nie wiem, czy takie było założenie, bo chyba tam więcej jest tych skaterów, tych, którzy jeżdżą na rolkach, na wrotkach, na deskorolkach właśnie, niż takich zwiedzających. A to już w trakcie budowy też krążyły takie opinie, że będzie to największy skatepark w Szczecinie. No i te zapowiedzi się sprawdziły, można tam zaobserwować właśnie i deskorolkarzy, i rowerzystów. Podejrzewam, że zimą będzie to fajne miejsce do zjeżdżania na sankach. Jest to jakiś element, który wprowadził życie w to miejsce. No właśnie, możemy ocenić, czy to dobrze, czy to źle, bo przecież nie takie było założenie. Nie takie było założenie, chociaż założeniem było to, żeby w tym miejscu coś się działo, żeby to było miejsce spotkań szczecinian. Można zaobserwować zarówno właśnie tutaj młodzież, która korzysta właśnie w ten taki bardziej rozrywkowy sposób. Zauważyłem też już dużo turystów mówiących po niemiecku, a także szczecinian, którzy przychodzą w to miejsce i może i z ciekawości, bo to jest rzecz nowa, która przez 2 lata ten teren był ogrodzony płotem, był niedostępny. Wiadomo, jak coś jest niedostępne, tym bardziej kusi, żeby w końcu wejść. I gdy ten płot zniknął, pojawili się tam ludzie. Mam nadzieję, że tak zostanie. No właśnie, mówiliśmy o tej iluminacji, że to pierwszy raz. I jest dużo opinii, że ona nie była tak spektakularna, na jaką liczyliśmy. Że była dosyć skromna. Tutaj przyznam rację, bo... Może niektórzy pamiętają wizualizacje, te pierwsze, które mogliśmy zobaczyć, gdzie zamiast tych punktów świetlnych, które są tam obecnie, miało to wyglądać trochę inaczej, bo to miały być takie linie rozświetlone pomiędzy płytami chodnikowymi. No, wygląda to inaczej. No, zwykle jest tak, że w trakcie budowy coś się zmienia. Może jest to troszkę skromniejsze niż było w założeniu, ale może to też było takie założenie, że nie miało to dominować w tym miejscu, bo takim punktem dominującym jest Filharmonia, która tutaj gra tak zwane pierwsze skrzypce, a Plac Solidarności jest takim dopełnieniem, tłem. No, trzeba poczekać, ocenić to po jakimś czasie, bo pierwsze wrażenia zawsze są przepełnione emocjami, a z perspektywy czasu oceniamy to inaczej. No właśnie, jeżeli mówimy o emocjach, no to Muzeum Dialogów Przełomy budzi wiele emocji. I to skrajnych, kontrowersyjnych dosyć. Chociażby Solidarność, która no, nie jest za tą budowlą. Tak, ostatnio, dosłownie w ciągu ostatnich 2-3 dni pojawiły się takie opinie krytykujące. Chociaż z drugiej strony trochę one mnie dziwią, z racji tego, że było od dawna wiadomo, jak muzeum, jak ten plac ma wyglądać ostatecznie, a teraz nagle już, gdy jest po fakcie, gdy już mamy po prostu wszystko gotowe, nagle pojawiły się nowe pomysły na zagospodarowanie tego miejsca. Myślę, że trochę za późno. Nie brakuje zieleni? Trochę chyba brakuje, ale... Z tego, co mi wiadomo, takie było pierwotne założenie, że to miał być taki surowy plac, gdzie miał dominować ten minimalizm. Chociaż i tak zmieniło się tam od pierwotnych założeń, bo pojawiły się drzewa. Słyszałem również opinię, że
tam właśnie, gdzie są te drzewa posadzone, zamiast tych kamieni mogłaby jednak pojawić się trawa. Nie wiem, jak do tego podejść, bo wiadomo, to było założenie architekta. Dosyć jest surowe. Zieleni więcej niż było pierwotnie zakładane. A tak z takich ciekawostek to dzisiejsza nowość, czyli mamy w Szczecinie rondo Elvisa Presleya. Mamy rondo Elvisa Presleya, nieoficjalnie. Jest to nowe rondo, które się pojawiło dosłownie półtora tygodnia temu. I wokół tego ronda już trochę było zamieszania. Po pierwsze ze względu na to, że wielu kierowców jeździło nim na pamięć i dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. Nawet słyszałem, że tam kilka kolizji już się zdarzyło. No po prostu jadąc ulicą Rajskiego, ten kto jeździł tam często, zapominał, że trochę się tam zmieniło, że trzeba ustąpić pierwszeństwa i przez to skrzyżowanie obecnie rondo sunął na wprost, przecinając wysepkę. Teraz ostatnio pojawili się tam pracownicy, którzy tę pseudowysepkę, która była tylko namalowana na asfalcie, zamieniają już w taką fizyczną wyspę, która będzie już taką lepszą przeszkodą dla tych, którzy mają troszeczkę ciężką nogę. No właśnie, a dzisiaj pojawiła się dodatkowa taka karteczka, na której jest właśnie napisane, że to jest rondo imienia Elvisa Presleya. Pomysł właśnie fanów Elvisa Presleya w Szczecinie. Dosyć ciekawy. W sumie Szczecin się zmienia. Mamy nową filharmonię, mamy Muzeum Przełomów. To dlaczego nie rondo Elvisa Presleya w Szczecinie? Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Chociaż już też pojawiły się komentarze, że a co Elvis Presley miał wspólnego ze Szczecinem? No, mamy na przykład rondo Ronalda Reagana, który też niewiele ma wspólnego ze Szczecinem, ma swoje rondo i jest fajnie. I myślę, że to jest taki pozytywny aspekt. Nie ma tutaj żadnej martyrologii, nie ma polityki. Jest prostu coś pozytywnego i byłbym za tym, żeby to rondo tak się nazywało. No właśnie, bo to taki właśnie był argument, że dlaczego zawsze musimy we wszystko angażować politykę, dlaczego tak pomysłodawcy tak twierdzą, że dlaczego właśnie nie zrobić czegoś, co jest po prostu sympatyczne, miłe i może uczcić kogoś wielkiego, no bo faktycznie Elvis Presley był wielką postacią, mówi się, że król nadal żyje, ale czy dla króla to nie jest za małe rondo? No rondko jest rzeczywiście malutkie. No trudno mi się wypowiadać na ten temat, ale jeżeli taki pomysł się pojawił, jeżeli to ten temat się rozwinie... Będziemy wspierać? Będziemy wspierać. Jeżeli zwracając do tej filharmonii, w sobotę tłumy, dzikie tłumy na dniu otwartym filharmonii, szczecinianie zachwyceni, prawda? A to też dziwne, bo wcześniej były komentarze negatywne, że już znane, że blacha falista, że wielki barak i tak dalej. A tutaj trochę szczecinianom odmieniło, bo jak zobaczyli wnętrza, które są imponujące, są naprawdę na światowym poziomie, zmienili trochę zdanie na temat filharmonii, bo już znają ją, można tak powiedzieć, w całości, a nie tylko powierzchownie. No i tak samo bilety na koncerty inauguracyjne. Bilety na koncerty inauguracyjne rozchodziły się dosłownie w ciągu kilkunastu minut, jeśli chodzi o sprzedaż internetową, a ta fizyczna sprzedaż była widoczna w postaci kolejek, które stały tam od wczesnych godzin porannych i ciągnęły się naprawdę na kilkaset metrów. Czyli możemy dzisiaj powiedzieć, że Szczecin na pewno nie jest wioską z tramwajami? Z całą pewnością. Jak dużo się zmienia? Dużo teraz? Jakbyśmy mieli to na przestrzeni kilku lat, tak powiedzieć. Na przestrzeni kilku lat naprawdę wiele się wydarzyło, bo powstało kilka nowych obiektów. No tutaj już pomińmy te opóźnienia, które są nieodzowne, na temat których można książkę napisać. Ale no, zwłaszcza ten rok, no, można też dodać, że to jest rok wyborczy, to wiadomo, zawsze dzieje się więcej. Ale staramy się doganiać te miasta, no, które nam się wydaje, że są przed nami i to jest fajne. A tutaj Filharmonia jest takim dość pozytywnym przykładem, bo jest to już na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy chyba najpopularniejszy budynek w Polsce, bo rozpisują się na jego temat liczne fachowe pisma architektoniczne. Ten budynek jest pokazywany w różnych miejscach i zwykle z pozytywnym komentarzem, z pozytywną opinią. Mam nadzieję, że my Państwu udowodniliśmy dzisiaj, że Szczecin nie jest wioską z tramwajami, zwłaszcza, że wiele inwestycji budzi kontrowersje, a to, że budzą kontrowersje, to tylko sprawia, że są jeszcze ciekawsze.
Ja do Państwa wracam za chwilę. Moim i Państwa gościem był Grzegorz Kluczyński, szczeciński bloger. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.